Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie Ranked 1v1. Jak widzicie, mamy tutaj SSL-a i w sumie chyba to jest najwyższy MMR na jedynkach, jaki miałem. Ale od razu za tym ciekawostka. Otóż już prawie miesiąc nie grałem Rankedów jedynek, więc może być różnie. Natomiast mam nadzieję, że będzie forma i jeszcze bardziej tutaj przygrindujemy, pobijemy swój rekord MMR-ów. Widzimy się w meczu. No i dobra, mamy naszego pierwszego przeciwnika, jest to Mr. Sippy. Jedziemy do kick-offa. Ogólnie to nie tak długo się kończy sezon, wbrew pozorom. Chyba mniej niż miesiąc zostało, czy tam nawet 20 dni w momencie, kiedy to nagrywam. Kwestia jest też taka, że jak to oglądacie, to albo zaraz jadę do domu rodzinnego na jakieś 10 dni, albo już jestem na wyjeździe i mnie nie ma. No. Ale jak wrócę, to na pewno będą się pojawiały streamy na Twitchu, gdzie wbijemy SSL na pozostałych trybach, czy tam próbujemy na każdym wbić i potem jak najwyżej, wiadomo. Dlatego zapraszam też od razu na Twitcha, mimo że teraz na pewno nie streamuję. Chyba że jakimś cudem wrzuciłem to jeszcze przed wyjazdem. Oj. Dobra, bierzmy sobie setkę. Ja nie będę się gadał za dużo, no nie, demo dostaliśmy. Chciałem powiedzieć, że nie gadam za dużo, żeby się skupić, ale no w tej pierwszej akcji dużo gadałem. 0-1, nie ma się co załamywać, jadę do wznowienia. Bo czemu miałbym nie jechać w sumie, no dobra, fejki mógłbym zrobić. Duża szansa, że nadrobiliśmy właśnie. Tak jest, mocne wznowienie 1-1. Tak jak mówiłem, dosyć dawno nie grałem tych rankedów jedynek, ponieważ, no nie wiem, jakoś nie miałem ochoty. Stęskniłem się za tym trybem, jakoś tak się w sumie bałem go odpalić, bo zawsze po przerwie się dosyć ciężko to gra, zapomina się jak te mecze wyglądają, no i łatwo się jest ubić z rangi. Natomiast tutaj jak widzimy, początek nie taki zły, 2-1. Fajnie by było wygrać chociaż jeden mecz w dzisiejszym filmie, to naprawdę jest taki cel na dziś. Już by nie było negatywnie na pewno. O kurde, na pełnej musimy wrócić. Okej, okay. Zbierzmy boosta. Jest idealnie, dobrze, że nas nie podjechał, bo na początku nie trafiłem. I bruzówka z pozdrowieniami, dobra, nie udało się już na pewno. Tutaj możemy to jakoś szybko fliknąć. Spróbuję to uderzyć nad nim, spróbuję go zdymować, nie udało się. Podjadę tutaj tak, żeby zblokować mu piłkę, on chyba zrobi redribble bumpa. O, dokładnie, to było do przewidzenia, ale za bardzo nie mogłem tego uniknąć, w tym momencie coś byłem. Dobra, kolejne wznowienie, spróbuję nie przegrać. Dobra, przegrałem, ale raczej to nie będzie jeszcze od razu bramka. Dobra, skoczmy na raz, to było dosyć ryzykowne, ale zarazem nie też tak bardzo jak mogło być. Ale tracimy bramkę, bo zagrał no zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem, fajnie to sobie ogarnął tutaj. No i co, fake kick-off, czyli nasza od dawna strategia. On nam na szczęście podaje. Okej. Okay. Może jakiś strzał, chciałem żeby to leciało bardziej w bramę, ale tak też jest okej. Okay. Dobra, kopnijmy to sobie. Fajnie by było go zdemować. Halo, any demo? Nie udało się. Dobra, zbierzemy mu setkę. On powinien mieć mało boosta już. Kopnijmy w ten sposób demo. I szybka nawrotka. I będzie 3-3 dokładnie. Ładnie go zniszczyliśmy, ładnie szybko nawróciliśmy. I jest już tutaj? No nie wiem czy comeback, nie no. Jedna bramka to nie jest comeback. Może jakby w zerowej sekundzie padła. A teraz slow kick-off. Ale nie zadziałało tak dobrze jak chciałem. W zasadzie to słabo zadziałało. Jeżeli w ogóle można powiedzieć, że coś zadziałało, jak nie zadziałało. Co ja gadam w ogóle? Nie wiem. Tutaj strategiczne wywalenie się. Jakiś fliczek. Może to go trochę tutaj, nie wiem, co się dzieje. To mogła być fajna bramka, to znaczy fajna, po prostu bramka. Ja muszę miskliknąć. Nie mogę, że miskliknąłem. No ale w sumie nic się nie stało dalej. Tylko jedna bramka straty i ponad 2 minuty do końca. Polećmy sobie na aeriala. Polećmy sobie na dokładnie airdribla. Jakiś taki późny taczek, podbitka. I on to broni. Bardzo ładnie to obronił. Naprawdę już myślałem, że jest gol, a on to jeszcze dosięgnął. Bardzo dobrze to zagrał. Dobra, tutaj przebijamy go. Tutaj znowu go przebijamy, zbieramy setkę, nie dajemy się zniszczyć. Tutaj jakieś takie zagranie. I jedziemy wzdłuż bramki. Proszę, dobra, już myślałem, że nie trafię, ale jest 4-4. Nie pamiętam, czy już jechałem tak jakby na fake na tym wznowieniu. Ale teraz pojadę i zadziałało. Okej. Okay. Dobra, fliknę wysoko, próbuję demo, ale nie udało się, nie jadę tam po setkę, bo bym nie zdążył się cofnąć. A tak, to przynajmniej mam bloka, tutaj fejknę. Okej, okay, przyjęcie, bardzo fajnie to zrobiliśmy. I jak nic nie zepsuje, to mamy 5-4. Dobra, jest 5-4, ładnie tutaj go ograliśmy, trochę porobiony został. Kolejne wznowienie, mam nadzieję, że nic nie zepsuje. O, udało się nawet wygrać. Weźmy tutaj setkę.
Wiem, że dużo ludzi by preferowało od razu jechać na piłkę, ale tak jakoś sobie zdecydowałem, że pojadę. O nie, zepsułem totalnie. Na szczęście on nie zrobił dobrego toucha, ale na nieszczęście to wejdzie jeszcze masakra, zepsułem na maksa jednak. Tym razem może pojedziemy do znowienia, bo wcześniej dwa razy sfejkowaliśmy. No i w sumie wyszło nam to na dobre, mamy piłkę, mamy boosta. Teraz nie dać się zdemować i dostałem z demo, ale on to sobie bardzo wysoko podbił. Nie, trafił to na 6 do 5. Nie no, co za błędy robię potężne. Widać ten brak rozgrzania, brak obycia z jedynkami ostatnio. Teraz jakiś slow kick-off. Jest całkiem niezły. Sobie podbijmy. Jakiś flick pod poprzeczkę, on na to się tylko czekał. Ja się wracam do defa. Tutaj odbicie od ścianki. Niestety ta piłka się odbiła zdecydowanie wyżej niż chciałem. Okej. Zdążę się po to cofnąć. Tutaj się z respi seta, ale nie na czas. Okej. Dobra, jednak mam ją. Okej. Spodziewałem się, że on to zrobi, ale nie wiem dlaczego tego nie zblokowałem. Dobra, polećmy po prostu na bloka jego backpassa. Dokładnie. Proszę. Nie, nie wpadnie to. Dawaj, no nie, no przegrywamy pierwsze spotkanie po tak naprawdę, no głupia porażka, bo czułem się lepszy od niego. No ale jak widać, no to znaczy czułem się lepszy. Popełniłem tyle błędów, że nie powinienem tak nawet mówić. Może w drugim meczu lepiej nam pójdzie. No i dobra, spotkanie numer 2, teraz w przeciwnej drużynie z Porsus. Zawodnik, co widzę, że nie ma SSL-a na ten moment, ale to nie oznacza, że będzie słabszy, wiadomo. Może być lepszy jeszcze od poprzedniego zawodnika, czy tam po prostu lepiej nas kontrować. No ale tak czy inaczej zdobywamy pierwszą ramkę już po znowieniu. Chyba po prostu zrobiłem je wolniej i tak jakby zblokowałem. Czyżby drugi gol po kick-offie? Nie, bo się wywaliłem. Masakra. Nie mówię ostatnio. Ale teraz tak jakby totalnie nie mogę zrobić nic co chcę. Strasznie dużo robię misklików. Co może się negatywnie skończyć. I bardzo ładnie spróbował strzelić. Natomiast chyba mamy 2 do 0. Dokładnie, strzelamy na 2 do 0. Ogólnie kontynuując moją myśl, muszę pograć więcej tych jedynek, ponieważ czuję się, że jak się skupię, to znaczy jak się skupię, jeżeli przestanę się wywalać, czyli pogram trochę więcej tego trybu, to czuję, że jestem w stanie naprawdę sprogresować i wbić dużo wyższą rangę, to znaczy dużo wyższą rangę. Po prostu mój rekord MMR-ów na tym trybie, bo obecnie i tak jestem no, tak jakby na swoim topie, nie czuję się zupełnie jakby mechanicznie. No a jak widzicie, nie jest tak źle. Nie wiem, czy to przez to, że przeciwnicy grają gorzej, czy przez to, że ja trochę gram mądrzej ostatnio, ale naprawdę mam ochotę pograć te jedynki. Dobra, kick-off wygrany. Ja sobie fliknę. Jest 4 do 0, ten ziomek opuścił spotkanie, więc zagramy sobie jeszcze jeden meczik, ale pozytyw jest taki, że już mamy zwycięstwo w odcinku i nadrobiliśmy MMR za poprzednie spotkanie. No i przeciwnik numer 3, tym razem jest to zawodnik Compact. Pierwsze znowienie, okej, zobaczmy jak pójdzie. Dobra, tutaj już tak nie zdominowaliśmy, wręcz piłka została teraz przegrana. Spróbuję to jakoś, nie wiem, może 50 z nim zrobić jakieś? Fajnie by było nie stracić bramki po kontrze. Ale tracimy bramkę po kontrze, tak jak przewidziałem w sumie, że się może zdarzyć. No bo no, tam bardzo agresywnie wyjechałem za nim. Liczyłem, że trafię w demo, za bardzo na to liczyłem, że po prostu trafię. Powinienem zakładać, że może mnie fliknąć, tak jakby trochę bardziej się cofnąć. Ale oczywiście mniejsza, człowiek uczy się na błędach. Okej, kopnijmy sobie do boku. I teraz zmieszczamy tą piłkę. Ej, to było bardzo fajne. Generalnie rzadko robiłem te zagrafiki tego typu, typu takie zwalnianie i strzelanie. Ale jak widzicie, jak jest to wyczute dobrze timingowo, to to może zadziałać. Fajnie, fajnie, bo ostatnio widzę, że no nie na tych jedynkach, ale ogólnie w Rokecie próbuję robić nowe rzeczy. Jakoś tak turbo ostatnio nie grałem w Roketa za dużo, muszę się przyznać. Natomiast, nie wiem, przyjemnie mi się gra. No i przeciwnik strzelił naprawdę fajną bramkę. Powinienem się lepiej zachować w defensywie, bo tak naprawdę widziałem, co on robi. No nie, mogę się na to przygotować i tyle, nie będę kontynuował więcej. On zabrał, wykopał nam piłkę, ale my mamy boosta. Przyjmijmy sobie do lewej. I tutaj jakiś strzał na poprzeczkę. Powinienem tą drugą piłkę dużo lepiej zagrać. Nie zagrałem. Zrespiłem boosta i mam momentum. I chyba nam strzela. No, strzela nam na 3 do 1, masakra. Strasznie robię takich błędów dużo, nie wiem, głupich. To trzeba powiedzieć, że głupie są te błędy. Nie wiem, ktoś by powiedział, że wszystkie błędy są głupie, ale... Ojeju. Ej, chyba zrobił backflipa zamiast po prostu zwykłego flipa. No i kolejna taka dziwna bramka, no nie wiem, ten mecz zupełnie nie wygląda jakby był na SSL-u. Ale mój przeciwnik w sumie możliwe, że gra mecz o SSL-a dopiero, więc się stresuje.
Więc mamy tak jakby, jeżeli tak by było, to przewagę psychologiczną. Polećmy na ceiling shota. Strzelmy w dół. On to bardzo ładnie obronił. I teraz mamy przerąbane, bo ciężko się będzie zdążyć cofnąć. Jak widzicie, zdążyłem bardzo na styk. Jak widzicie, on na to zdajwował i strzelamy bramkę na 3-3, więc taka... Znowu bardzo taka bliska bramka, nie spodziewałem się, że w ogóle on będzie na to leciał tutaj. Chyba myślał, że nas zablokuje drogę wyjścia, a ten save się okazał dużo lepszy niż się spodziewałem, ta interwencja. No, że będzie nie stracić bramki po kickoffie. Okej, wykopany został. Nie tak chciałem przyjąć tą piłkę, ale tak długo jak się nie damy zdemować, będzie git. Okej, tutaj skróćmy. Jego zdemowaliśmy. Okej. Dobra, flick. Możliwe, że zdążę się cofnąć i tak. Dobra, zdążę na pewno. Albo nie takie pewno, no nie no, bardzo ładnie to zagrał. Znowu nie doceniłem go? Nie brałem pod uwagę, że zrobi coś takiego. Zrobił to naprawdę ładnie. Zobaczcie tutaj sobie. Fajnie podbił piłkę i wystawił od razu na strzał. To było naprawdę... No nie, muszę go tutaj pochwalić. To było bardzo dobre. Ale nie tak dobre jak wolny kickoff. Okej. A nie, ci tam zebrać boosta. Ja sobie może tak lekko przyjmę. Może lekka podbitka. Nie zadziałała tak dobrze. Kontratak. Zdążymy. Nie będzie tak łatwo. Zagrajmy sobie do defensywy. Ja nie mam za bardzo przyspieszenia. On tutaj tak naprawdę nie ma za bardzo co zrobić. Dobra, jednak miał bardzo dużo do zrobienia i chyba strzela bramkę. Dobra, nie strzela. Ale ja mam 12 boosta, więc jest lipa. Aj. Dobra. No i tracimy na 5-3. I musimy nadrabiać wynik. Zobaczymy, czy teraz się coś tutaj uda wykombinować. Wznowienie przegrane znowu. On zagrał sobie chyba za mocno trochę. Ja tego nie trafiłem. Na szczęście on tego nie dobił też. Spróbujmy go strzejsować. Udało się. Fajnie by było jakby... O, właśnie, zrespił się po tamtej stronie. To mamy wolną ściankę. Możemy tym razem... spróbować go przebić. Niestety nie udało się bardzo ładnie sprejumpował w czas. Nie ogarnąłem tej piłki na tyle wcześnie, żeby móc ją sobie ładnie przebić nad nim. Nie no, po prostu dobrze skoczył. Ja generalnie chyba słabo obronię takie zagrywki. Prawdopodobnie jakby on robił to, co ja robię, to bym tego nie obronił. Bo jakoś, nie wiem, nie umiem nigdy wyczuć, jak to go wyskoczyć. Tutaj sfejkujmy. Jak widzimy, on nie odskoczył od ściany. Czyli jest bardzo generalnie, nie wiem, dobrze to broni. I strzela od razu tutaj jeszcze szybko, wyskoczył, przeczytał tak jakby tego bansa. Mimo, że piłka się odbiła od zakrzywionego, więc tak naprawdę trudne to było miejsce. Więc trzeba się na niego mocniej skupić. Okej. Nie udało się go przebić niestety. To powinna być bramka. I będzie bramka 6-4, nadrabiamy powoli. Tak jak go chwaliłem, tak teraz zrobił potężny błąd i zchallenge'ował mnie w moim narożniku. Ogólnie unikajcie takich zagrań, czy to na jedynkach. No na jedynkach to już szczególnie, no bo jest to na... nie ma kto was poasekurować. Na innych trybach jeszcze przynajmniej macie asekurację i mimo, że nie jest to też najlepsze zagranie, to czasem przynajmniej... No, jest mniej bolesny niż na jedynkach, to na pewno. Okej. No, chciałem low 50 zrobić, ale on je wygrał. Aj, nie mamy boosta. Masakra, zabrał nam wszystko. Chyba nie ma... Ojej, ma flipa. Ale tylko jednego na szczęście. Zabrał nam tą 12, mimo że początkowo wydawało mi się, że jej nie trafił. Znowu tutaj zrobił double reseta. Dobra, zrobił jednak, ale z opóźnieniem i tracimy bramkę. 31 sekund, 3 bramki straty, może być niekolorowa. Spróbuję walczyć jak najbardziej. Spróbuję to skambykować. No, te wznowienia moje, na niego akurat przegrywam. Co bardzo źle wpływa na całość gry. On sobie leci. Robi reseta. Prawie spikował. Dobra, strzelamy sobie. To chyba będzie gol. Ale mamy 10 sekund na strzelenie 2 bramek, żeby nadrobić ten wynik. Może być ciężko. To tutaj tylko chyba kickoff nas może uratować. Dobra, kickoff to zróbmy wolny. Czekajcie, on nie jedzie, jest git. Ja to zauważyłem. Flick w okienko. Dobra, 8 sekund jedna bramka. Mamy nadzieję, bardzo dobrze, że zauważyłem, że nie jedzie na wznowienie ziomek. Dobra, zróbmy teraz może slow kickoffa. To może być... O nie, no. Niestety nas przebił. I... No już może być mega lipa.
Tym bardziej, że zagra na czas. Nie wierzę, dlaczego ludzie grają na czas. W sensie też bym zagrał, ale jest to takie niesympatyczne. No ale dobra, wbrew pozorom, mimo że się tak jakby nie czułem totalnie mechanicznie w tych gierkach, to te mecze nie były aż takie tragiczne. Udało nam się coś wygrać. Ostatecznie mamy nawet SSL-a i nawet chyba mogę przegrać jeszcze gierkę, żeby z niego nie spaść, ale wiadomo, to nie jest mój cel. Najchętniej bym jeszcze w tym sezonie pogrindował do 1400 MMR-ów. No ale okej, mniejsza z tym, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków właściwie z rankedów 1v1, czy może jakichś innych rankedów, czy wolicie custom mapki. No i w ogóle życzę wam mojego dnia, dajcie znać, czy już w sumie wbiliście swoją ostateczną rankę w tym sezonie, w którą celowaliście. Ja już nie będę przedłużał, zapraszam do zostawienia suba oraz lajka i elo elo.